Cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku z serii Hearthstone. Wczoraj nagrywałem sobie arenkę, próbując troszeczkę nowe ustawienia w OBS-ie, który jest jedynym programem, który sprawia mi jakieś trudności, biorąc pod uwagę, że to jest jedyny program, w którym mój mikrofon szumi. Testowałem różne ustawienia z bramą szumów mikrofonu. Całkiem przy okazji udało mi się nagrać naprawdę interesującą grę, mimo że dość długo, natomiast mam nadzieję, że to jaka ona jest i to jak tam komentuję i co się w niej dzieje, będzie dla was dobrą rozrywką. Zakończenie jest bardzo przyjemne, przeciwnik także był interesujący, także myślę, że to jest gra, którą warto pokazać, szczególnie w kontekście tego filmiku z poradami arenowymi, które ostatnio wypuściłem, bo jest tam poruszone sporo. Znaczy, ta gra obrazuje sporo takich sytuacji, o których tam wspominałem, czyli decydowanie, kiedy jest ten moment, kiedy walisz face zamiast tradeować. Z kolei przeciwnik grał bardzo pod value, wyciągał maksymalne value ze swoich kart. Na początku też było troszeczkę tempa, potem była opcja z graniem z tyłu, także naprawdę moim zdaniem bardzo fajna gra i pokazująca, jak świetnym trybem gry jest arena, szczególnie z tymi nowymi kartami, które mamy tam dostępne. Także postanowiłem, że pokażę wam właśnie ten pojedynek. No przepraszam za troszeczkę gorszą jakość dźwięku niż zwykle, mam nadzieję, że nie będzie to dla was problemem, a tymczasem po prostu zapraszam do oglądania. Mam nadzieję, że wkrótce zobaczymy się następnym razem, także powodzenia, trzymajcie się, do usłyszenia następnym razem. Murloki są okej, tych domków na pewno. O Jezusie, Nazareta. Okej, to Nazareta. Coin, totem, cztery. Come on, wiem, że tego chcesz. Jak zagra koń. Okej, o ile on nie zagra bardzo mocnego, to poza 3. Zobaczymy, czy ma mecha. Mecha za 4. Może mieć Pilotet albo Mechanical Yeti. Serio? Serio, Star? Przynajmniej znaleźliśmy darmowy aktywator dla jajka. On nie może zabić tego. Za 3, za 3, za 3, za 3, za 3. Agresja. Shall we put a kink in your plan? Ale nie boli. Mamy to zginie od tego, być może. On nam zwiększył koszt Hero Power, to. No tak, to on musi poświęcić broń i to. Nie miał mecha w ręku. No dobrze. Co? Stary, przecież to jest mech, to gówno bufuje mechy. To by było 7-7, ja bym z tym nic nie zrobił. What? Rozumiem. Ciekawe, czy się będzie bał atakować.
niespodzianka. Musimy się wysypać. Mamy takie ścierło. Ale to nam pomoże. Gdyby miał jakiś większy removal, to prawdopodobnie by go zagrał na Pirateskiego Golema. Albo liczył na to, że my sami strajdujemy, nie wiem. Nie to, nie to, nie to. Tu jest dobre zagranie, tylko ja go jeszcze nie widzę. To tu, to tu, to tu. Albo. Tu, to tu. To tu. Move quickly. Nie wiem, czy to było dobre zagranie. Nie wiem, czy nie powinienem go walnąć w twarz. Miałby 13, ja miałbym 16 na stole. Ma heksa, to jest dla nas pewien problem. Nie miał nic do powiedzenia, trzeba było walić w twarz. Mogłem mu zabić totem, żeby miał mniejszą szansę na przyzwanie taunt totemu, ale i tak mam albo jedynki, albo dwójkę, albo broń do zabicia taunt totemu, także powinno być ok. Jedyne co potrzebuję, to żeby moje 9-6 przeżyło. Albo nie zabiję go w następnej turze, tylko za dwie. Zobaczymy. No musiałem zaryzykować, dlatego że nam się kończą karty, on ma mało życia. Nie wygląda na to, żeby miał sobie czym poradzić z 9-6. Musiałbym mieć Fire Rally. Albo stoptykować Hexa. Zresztą nie, Bloodbath też jest okej. To też jest okej. Czy dla niego. Stawiam sobie broń. Teraz najgorsze, co nas może spotkać, to MC Tech na to. Mamy 6, 7, 8, 9. No 7. Zabiję coś, czyli będziemy mieli 8. Możemy mieć stąd tutaj. Totem of the Town. I am the blade of the goddess. Locked and loaded.
7. Nie możemy liczyć na to, że go zabijemy w nas, więc musi być sensowny value z tego. For justice! Reporting for duty! Też trzy trochę karty. Każda obszarówka albo większy town to jest GG dla nas. Feel the power. Zajebi. To tyle by było, jeżeli chodzi o naszą szybką wygraną. Musimy po prostu z nim wygrać czym prędzej. On straduje, będziemy mieli 3 punkty obrażeń. Mamy tyle samo kart, ale on ma 2 w ręku. Czego w poprzedniej zagrał tylko 6 many. We must cleanse the Sunwell. Serio? Grasz pod tą tutem? No tak. Reporting for duty. Who are you? The battle. Teraz tak naprawdę zostało nam liczyć na to, że Natalia jest mocniejsza od jej. My jeszcze mamy Muklas Champion. Mamy Blessing of King. No co? No tak, teraz to sobie też chopię pozwolić, jakby się leczył za 14. Coś trzyma w ręku, tylko pytanie co to jest? Gdyby to był Fire Rally, to by go zagrał, bo ma za dobrego trada, żeby tego nie zrobić. Well met! Reporting for duty. Że koleżko nie ma za bardzo dobrego trada. Co? The battle. Wow, serio?
Town. Niesamowite. Mamy leciutką przewagę na stole. Broń tu dostaję 2-1-1. Aha, a tego już kurwa nie zabijemy oczywiście. On gra pod value, tak, on wyciąga maksymalne value, jakie może wyciągnąć ze swoich kart w danym momencie. Ja to szanuję jak najbardziej, dlatego że w pozycji, w której on był, czyli grając z tyłu, musi coś takiego robić. Liczę na to, że teraz już mamy tą przewagę. Fire Rally nas zabija. Więc może tam trafi. Fajnie. Jak to przeżyje, to jesteśmy w domu. O! Co ty gadasz? Tak się nie spodziewałem. To było przyjemne. To było stanowczo przyjemne.